Na miejscu 10 wśród najładniejszych goli 2022 roku João Amaral. Portugalczyk uderza z dystansu i daje Lechowi wyrównanie w derbach Poznania z Wartą. Kolejosz ostatecznie ten mecz wygrywa i na kolejkę przed końcem poprzedniego sezonu zapewnia sobie Mistrzostwo Polski. Tym trafieniem rozpoczynamy top 10 bramek minionych 12 miesięcy, które Wy wybraliście. Dostaliśmy mnóstwo propozycji, te, które pojawiały się najczęściej, właśnie oglądacie. Na pozycji 9 cudowne uderzenie z rzutu wolnego to Bartłomiej Pawłowski. Beniaminek Widzew Łódź pokonuje Jagiellonię Białystok, a bramkarz Jagi Zlatan Alomerowicz jest totalnie bezradny przy tym niesamowitym strzale. Zobaczcie powtórki, Widzew przez całą jesień prezentuje się efektownie i na razie jest na trzecim miejscu w tabeli. To już kolejny z beniaminków, Miedź Legnica gra gorzej niż Widzew, ale przywitanie z Ekstraklasą, zresztą zobaczcie sami, Maciej Śliwa fenomenalnymi nożycami trafia do siatki. Bramkarz Radomia Karadom nie ma szans na udaną interwencję. Miedź nawet jak strzela ładne gole, to rzadko potrafi wygrać mecz, ten w Radomiu remisuje. Czas na pozycję 7, a tu Wilczek tańczący z obrońcami. Napastnik Piasta Gliwice Kamil Wilczek dostaje świetną piłkę, pędzi na bramkę i po drodze kładzie jednego obrońcy Śląska Wrocław, w polu karnym drugiego. No i bramkarza na koniec pewnie do siatki. Tak bramki zdobywa były król strzelców Ekstraklasy. A ja przypominam, że jesteście na oficjalnym kanale Ekstraklasy na YouTubie. Pamiętajcie o subskrypcjach, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a także o kciukach w górę i komentarzach. Gol numer 6. Autor najpiękniejszego trafienia sezonu 2020-2021, Jesus Imaz, tym razem zachwyca przewrotką. To mecz ze Stalą Mielec, w którym Hiszpan zdobywa dwie bramki, a Jagiellonia Białystok wygrywa 4-0. Popatrzmy raz jeszcze, jak pięknie Imaz wykańcza tę akcję. Dośrodkowanie z rzutu rożnego i z pierwszej piłki Filip Mladenowicz, ależ potężny strzał, ależ gol! Reprezentant Serbii i uczestnik Mistrzostw Świata w Katarze nie pierwszy raz raduje kibiców przy Łazienkowskiej. Legia Warszawa wygrywa z Miedzią Legnica, a Mladenowicz w tym spotkaniu zalicza dublet. Tuż za podium fantastyczna akcja Wisły Płock. Wolski dodawał, Hiszpan z pierwszej piłki z powrotem do Wolskiego, a Rafał Wolski cudownym strzałem pokonuje bramkarza Krakowi, Karola Niemczyckiego. Wow, co za wspaniałe uderzenie pomocnika Wisły, który ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną. To już szósty gol Wolskiego w tym sezonie, wszystkie piękne. Ten waszym zdaniem wyjątkowy. Jeszcze bardziej wyjątkowe jest to, co zaraz zobaczycie. Doliczony czas gry meczu Jagiellonii z Miedzią. Nene! Na zwycięstwo! Niesamowitym strzałem zapewnia drużynie z Białegostoku 3 punkty w ostatniej akcji. Fantastyczny gol! Powtórki bramki Portugalczyka możemy podziwiać w nieskończoność. Wrzutka w pole karne i Fabian Piasecki, ależ gol, ależ złożył się do tego strzału napastnik Rakowa Częstochowa. Bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem, to drugie najładniejsze trafienie 2022 roku. Bez wątpienia znalazło się tak wysoko, jak najbardziej zasłużenie. Piasecki to specjalista od pięknych goli, w końcu to on zgarnął nagrodę za najładniejszą bramkę sezonu 2021-2022 w Ekstraklasie. To trafienie z wygranego meczu z Radomiakiem też będzie mocnym kandydatem. Jednak triumfator może być tylko jeden, nie mieliście wątpliwości, to najładniejszy gol roku 2022, Lukas Podolski! Z własnej połowy, prosto do bramki! Ależ absolutnie niesamowite, wyjątkowe trafienie! Wielka radość i odrobina zdziwienia w szeregach Górnika Zabrze, Poldi znów potwierdza klasę. Zabrzanie wygrywają z Pogonią w Szczecinie, a trafienie Mistrza Świata, przypomnijmy to raz jeszcze, to waszym zdaniem najlepszy, najładniejszy gol 2022 roku w Ekstraklasie. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.